W swoich reakcjach kryje się Twój rozwój, Twoje szczęście. To się staje w pewnym sensie fundamentem Twojego życia. Cześć, nazywam się Anna Sai i żyję według planu. I wierzę, że jesteś tutaj, ponieważ Bóg skierował Cię na ten kanał. Ja chcę dodać ci odwagi i chcę ci powiedzieć, że jest coś więcej niż to, czego doświadczasz w tej chwili. I chcę, żeby na jaw wyszedł Twój potencjał. Chcę, żeby ludzie inni zobaczyli w tobie skarb, i chcę też, żebyś ty sam ze sobą poczuł się dobrze, żebyś mógł cieszyć się satysfakcją, którą masz z życia. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to możesz subskrybować mój kanał, możesz też nacisnąć dzwoneczek, wtedy będziesz dostawał informacje o tym, że coś nowego się pojawiło na moim kanale. Dzisiaj chcę podzielić się z Tobą tematem, który dotyczy bardzo, bardzo krótkiej chwili, która ma miejsce wtedy, kiedy następuje coś niezwykle ważnego między bodźcem którego doświadczasz, a Twoją reakcją. Tam zawsze jest przestrzeń, i o tej przestrzeni dzisiaj chciałam powiedzieć. Wyobraź sobie taką sytuację, że do Twoich drzwi puka listonosz. Listonosz przynosi Ci kopertę z prokuratury. Bodziec, dostajesz do ręki kopertę. I jaka jest Twoja reakcja? oblewa cię zimny pot i myślisz sobie o nie wiem może dziecko może mąż może ja masz e, jakąś określoną reakcję na ten bodziec i moje pytanie zmierza do tego co się wydarzyło między tym e, jak odebrałaś kopertę a tym że oblał cię zimny pot co się wtedy wydarzyło tam Właśnie jest przestrzeń, gdzie leży Twoja siła, bo tam dokonuje się możliwość wyboru Twojej reakcji. W Twoich reakcjach kryje się Twój rozwój, Twoje szczęście, Twoje zadowolenie. Ja bardzo często o tym mówię, dlatego że ten fakt jest niezwykle ważny. Między tym, co nam się przydarza, a naszą reakcją jest określona przestrzeń. Weź głęboki wdech. I rozszerzaj tą mikrochwilę po to, żeby w tej przestrzeni zadbać o to, żeby Twoja myśl była właściwa. W tej przestrzeni leży Twoja siła i w tej przestrzeni leży możliwość wyboru reakcji, której chcesz. W Twoich reakcjach kryje się Twój rozwój, Twoje szczęście i to się staje w pewnym, w pewnym sensie fundamentem Twojego życia. I w moim życiu świadomość tego, że istnieje ta sekunda, mikrosekunda, bardzo to jest, to była, to było, to jest niezwykle ważne odkrycie w moim życiu. Wiesz co, inni ludzie mogą Cię zranić. Nawet mogą zrobić to celowo, ale nikt nie może wywołać w Tobie poczucia niższości, bez Twojego przyzwolenia. Pomiędzy bodźcem a reakcją zawsze jest jakaś przestrzeń, a w tej przestrzeni znajdujesz się ty. Osoba absolutnie wolna, która sama może zdecydować o tym, jak zareaguje. I w tej przestrzeni y, możesz zobaczyć. Siebie. Możesz ostatecznie zobaczyć to, kim jesteś tak naprawdę. W tej przestrzeni odnajdziesz swoje najgłębsze wartości. I jeżeli zatrzymasz się w niej świadomie, połączysz się ze swoim sumieniem, dostrzeżesz, że kochasz swoją żonę, że kochasz swojego męża, połączysz się z najważniejszymi życiowymi zasadami. I zgodnie z tymi wartościami, zgodnie z miłością i z tymi zasadami, które są dla Ciebie ważne, podejmiesz decyzję. No cóż, niestety większość z nas, ludzi, nie zdaje sobie sprawy z istnienia tej mentalnej przestrzeni. Ponieważ nie pojmują, że są wolni, reagują na różne sposoby. Reagują w taki sposób, że dają upust swojej złości lub tłumią tą złość w błędnym przekonaniu, że jeżeli zignorują problem, to on zniknie. Natomiast każdy dobrze wie, jak to wygląda na zewnątrz, jak wygląda Twoje ciało wtedy, kiedy złość tłamsisz w sobie, masz zaciśnięte usta, nie odzywasz się do drugiej osoby. Albo zachowujesz się tak, żeby broń Boże nikogo nie urazić. I chcę ci powiedzieć, że ani manifestowanie złości, ani tłumienie złości nie jest rozwiązaniem. Jakie jak jest zatem wyjście z tej pułapki? Możesz świadomie wznieść się ponad emocje i skorzystać z innego rozwiązania. To ty decydujesz. Czy obrazisz się na kogoś, czy nie? To ty w tej przestrzeni, która istnieje, między bodźcem a reakcją masz moc zdecydować, że. No to sformułowanie, którego użył, wcale nie musi być dla ciebie obrazą. To w tej przestrzeni możesz zdecydować, że się nie zawstydzisz. Tylko ty możesz to zrobić. Nie masz władzy nad tym, jak zachowują się inni ludzie, ale masz władzę nad tym, o czym myślisz, nad tym, nad tym jak interpretujesz re reakcje innych ludzi. Wszyscy yy, eksperci mentalni są zgodni co do jednego. Zamiast tłumić swoje emocje lub dawać im upust, znacznie zdrowiej jest je przeobrazić. Chodzi o to, że emocje mają w sobie energię i Ty masz zdolność do tego, by tę energię spożytkować ku wzrostowi, by dochować wierności swoim najgłębszym wartościom, a tym samym, żeby przeobrazić większość swojego strachu, złości, wstydu, przeobrazić w moc, która jest Twoją niezwykłą siłą. Tak, możesz to zrobić. Wybór, którego dokonujesz, między bodźcem a reakcją, należy do ciebie. I on zmienia wszystko. To ta mikrochwila zmienia nasze życie. Zmienia nasze relacje z małżonkiem, nasze relacje z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi. Ta mikrochwila zmienia wszystko, bo w tej mikrochwili możesz żyć zgodnie z planem. I ja wierzę w to, że y, będziesz coraz bardziej poszerzał te chwile, które są mikro, i będziesz dbał o tą przestrzeń, żeby decydować i reagować zgodnie ze swoim przeznaczeniem, bo jesteś tutaj w określonym celu. Bóg ma dla ciebie plan i masz do wypełnienia rolę, ważną rolę tutaj na Ziemi. I ja chcę Cię w tym wspierać. Jeśli to było dla Ciebie wartościowe, to pamiętasz, możesz mój kanał subskrybować, możesz go y, polubić, możesz włączyć powiadomienia. Wtedy te treści będą docierały do innych osób. Możesz też go udostępnić innym. A ja nazywam się Anna Saj i Ciebie też zapraszam do grona tych ludzi, którzy żyją według planu. Do zobaczenia!